TV24, reporter Sky, TVG9. Proszę Państwa, jak widzimy z daleka, ukrytą kamerą, nasi mili policjanci, wezwani być może przez kogoś, no póki co spisują kamerą Molda Pionka. Protestuję przed gmachem Urzędu Rady Ministrów. Do przypomnienia powiem, że wczoraj jeden z byłych wysokich urzędników prokuratury generalnej powiedział, że gdyby władza inaczej postępowała, nie byłoby takich protestów. To wszystko TV24, reporter Sky, TVG9. Jeszcze popatrzymy sobie na piękne obiekty parku. Zobaczymy też. Co dzieje się z panem Piątkiem? Czy tym razem władza okaże mu zrozumienie i łaskę, czy rzeczywiście zostanie on zatrzymany? Obserwujemy ruchy władzy. Zbierają się jacyś ludzie. TVG9 i TV24, reporter Sky, drodzy Państwo, będzie monitorowała poczynania władzy w odniesieniu do pana Piątka. Być może on używa mocnych słów, ale jak powiedział to jeden z prokuratorów, nie można się dziwić człowiekowi, który był przez tą władzę traktowany per noga. Miejmy nadzieję, że władza to zrozumie i być może poczyni coś, by sprawiedliwości stało się zadość. Na to oczekuje również TVG9, TV24, reporter Sky, nasza telewizyjna, internetowa publiczność, a przede wszystkim sam zainteresowany pan Romuald Piątek.